RNP New Media. Witam wszystkich widzów programu W Szpilkach na Murawie. Dziś biało-niebiescy rozgrywają kolejny mecz u siebie, czyli na stadionie miejskim przy ulicy Zarzecze. Na Murawę wyjdą dokładnie za 2 godziny, ale my już tu jesteśmy, bo chcę wam pokazać, jak wyglądają przygotowania do takich domowych spotkań. Te kasy otworzą się dokładnie na 60 minut przed meczem. Stąd prosto na swoje miejsca powędrują kibice. Ale za tą bramą już teraz dzieje się bardzo dużo. Ewelina Końka, zapraszam. Tu już za chwilę zjawią się goście z drużyny Pogoń Siedlce. Jeszcze ich nie ma, więc na chwilę możemy zajrzeć na ich zaplecze. W tym pokoju znajduje się cały sztab trenerski. Dzień dobry! Dzień dobry! A tu jest jedyne miejsce, gdzie kategorycznie zabroniono nam zaglądać. Panie Zbyszku, co się dzieje za tymi drzwiami? W tej chwili odbywa się odprawa przedmeczowa, gdzie zawodnicy są skupieni tylko na meczu. Trener tłumaczy im, co mają wykonywać na boisku i dla każdej osoby postronnej wstęp do tego pomieszczenia jest surowo wzbroniony. I do meczu nie mamy szans tam zajrzeć? No, do samego meczu już nie ma takiej możliwości, żeby przekroczyć próg tych drzwi. Dobrze, w takim razie nie przeszkadzamy. W miejscu drużynę przejezdną, VIP-ów i dziennikarzy witają przesympatyczne panie. Każde wejście jest odnotowane. To miejsce to takie serce obsługi medialnej całego spotkania. Michale, mogę ci chwilę poprzeszkadzać? Ale tylko chwilę. Dobrze. Powiedz proszę, co robimy w tym miejscu? Co robisz? Co należy do twoich obowiązków? No tutaj oczywiście zajmuję się głównie telebimem, czyli zmiana wyników, zmiany, żółte kartki, czerwone kartki, oczywiście reklamy sponsorów. Tu obok również siedzi z nami policja, to jest tak zwany punkt kontroli dowodzenia. No oczywiście również kontakt ze speakerem, nagłośnienie muzyki, nagłośnienie mikrofonów. Mniej więcej tak to wygląda. Czyli przez cały mecz jesteś w pracy. Dokładnie, niestety. I to dla kibica, którym jestem, jest trochę denerwujące, bo muszę się skupić na pracy, a chciałoby się spokojnie obejrzeć mecz. Za tą szybą znajdują się stanowiska reporterskie. To tu tworzone są newsy, nadawane relacje internetowe i radiowe. Dziennikarze mają do tego świetny widok. Czy wiecie, że z taką murawą to prawie tak jak w ogródku, wymaga nie mniej czasu i pielęgnacji? Przed każdym meczem jest odpowiednio wcześniej koszona i podlewana. A z tego, co się dowiedziałam, pan Stanisław namalował już na niej linię. Mamy jeszcze chwilę, więc zajrzymy tam, gdzie każdy prawdziwy kibic choć raz powinien zajrzeć. Jest to sklepik klubowy. Proszę, znajdziemy tutaj cały niezbędnik prawdziwego kibica. Trąbeczki, smycze, szaliki. To chyba nawet sobie zostawię. Długopisy, kubki. Naprawdę warto tu zajrzeć. Idziemy. Co wy tutaj robicie? Jesteśmy z klubu Wigr Suwałki. Nosimy flagę na mecz. I wprowadzamy piłkarzy. Super, to trzymajcie się i powodzenia. Idziemy zająć miejsce. Całkiem wygodnie.
teraz nie pozostaje już nic innego, jak oddać się emocjom. Ja oglądam, a Was już dziś zapraszam na kolejny odcinek.